Cześć! Z tej strony Karolina z bloga Savory or Sweet. Witajcie ponownie na moim kanale. Jeśli jesteście tu po raz pierwszy, zachęcam Was bardzo serdecznie do zasubskrybowania mojego kanału i do kliknięcia na ten czerwony guziczek, który znajduje się pod spodem. Jeśli właśnie teraz mnie oglądasz, pewnie zainteresował Cię temat weganizmu. Może jesteś na diecie wegańskiej, może jesteś na diecie roślinnej, a może w ogóle jesz mięso i się tym nie przejmujesz. Jako blogerka kulinarna dostaję naprawdę masę wiadomości, masę maili i dotyczą one głównie jednego i oscylują wokół jednego tematu. Dlaczego ten weganizm, jak przejść na weganizm i jakie były moje powody. Jeśli mnie śledzicie na bieżąco, pewnie widzieliście, że miałam okazję wystąpić w programie Cooking Challenge i ostatnio sobie go obejrzałam i fragment tego występu zainspirował mnie do nagrania dla Was specjalnego filmu. Oto ten fragment. Obie jesteśmy wegankami, z różnych powodów, ale... No nie ma co ukrywać, że... Wydaje mi się, że z tego samego przyszłyśmy, czy nie? A nie, ty przyszłaś z lenistwa, tak? Nie, nie z młodu lenistwa, tylko po prostu wyjechałam do Chorwacji na pół roku i nie miałam pieniędzy, by po prostu kupować kurczaka, który był bardzo drogi. Tak więc gotowałam wtedy razem z Alex z kanału Alexa Vlog. Hej Alex! I podczas tego naszego występu rozmawiałyśmy o tolerancji i ogólnie o całym ruchu weganizmu. Dlaczego przyszłam na weganizm i te wszystkie powody, początki i tego typu sprawy dokładnie opisałam w moim e-booku, który nadal możecie kupić i w sumie będzie on do kupienia tylko jeszcze przez następne 2 tygodnie, tak więc zachęcam Was do zakupu. Są tam przepisy, które nie znajdują się na moim blogu ani nigdzie indziej, tylko i wyłącznie tam je znajdziecie, ale dobra, nie o tym chciałam gadać. Ten krótki, bardzo krótki filmik jest po to, by zapytać się Was, jakie były Wasze powody przejścia na weganizm, czy jesteście na diecie wegańskiej, czy na roślinnej, czy może przemawia do Was wegetarianizm, a nie sam weganizm, a może w ogóle jecie mięso. Napiszcie proszę w komentarzach, chcę wiedzieć do jakiej grupy, że tak powiem, uderzam z moimi filmami. I jeśli jesteście na diecie wegańskiej, bardzo chętnie się dowiem, dlaczego się na nią zdecydowaliście. Tak więc mój powód przejścia na weganizm możliwe, że był zupełnie inny od Waszych i bardzo chętnie się z Wami podzielę całą moją historią. Tak więc, jeśli chcecie specjalny taki film, koniecznie dajcie łapkę w górę. Koniecznie, im więcej łapek, to będę wiedziała, że po prostu chcecie taki oto film. A kolejną sprawą, którą mam do Was w tej mojej dzisiejszej mowie, jest to, byście napisali mi pytania, jakie do mnie macie, związane właśnie konkretnie z przejściem na weganizm, z powodami przejścia na weganizm, z samymi początkami i z tym wszystkim. Pragnę uruchomić na moim kanale cykl filmów, które nakłonią może kogoś lub wyjaśnią, czym jest weganizm, dlaczego, jak, po co i w ogóle. Tak więc Wasze pytania, na które chcecie znać odpowiedzi z mojej strony, będą mi bardzo przydatne, by przygotować całą serię. Tak więc podsumowując, koniecznie dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie film o mojej historii, wtedy jakoś tak się bardziej uzewnętrznie przed Wami. Zakupcie mojego e-booka, ponieważ tylko przez te 2 tygodnie nie będzie jeszcze taka możliwość, potem już w ogóle nie będzie. Oraz napiszcie mi w komentarzach pod tym filmem pytania, jakie do mnie macie związane z weganizmem, z początkami, z powodami i z tymi wszystkimi rzeczami. Tak więc to są 3 sprawy do Was. Czekam na Wasze łapki w górę, czekam na Wasze subskrypcje i widzimy się niebawem. A mówiąc niebawem, mam na myśli w przyszłym tygodniu i już teraz mogę Wam powiedzieć, że będzie to nowy przepis i tym razem na konkretnie. Tak więc jeśli jesteście przyzwyczajeni do tego, że na tym kanale zazwyczaj pojawiają się słodycze, czas to zmienić. Tak więc życzę Wam miłego dnia, miłego wieczoru. Nie wiem w jakim momencie dnia Was zastałam, ale buziaki i do zobaczenia niebawem. Cześć!